obchodzimy Światowy Dzień Praw Człowieka. Dzień ten został ustanowiony w roku 1950 na pamiątkę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Chcemy Wam wszystkim opowiedzieć, jak ważny jest to dzień. Deklaracja oraz zawarte w niej uniwersalne prawa człowieka mają dla nas wszystkich ogromne znaczenie. Powinniśmy wiedzieć, że wszyscy ludzie przychodzą na świat z równymi prawami. Uznanie powszechnych praw człowieka wynika z długich politycznych sporów. Ludzie porozumieli się, jak chcą ze sobą współpracować na świecie. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została podpisana przez 150 państw całego świata. No okej, 10 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Praw Człowieka. Zgadza się, 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a 2 lata później wpisano ten dzień do światowego kalendarza. ONZ? ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, skupia 192 kraje z całego świata. Jej zadaniem jest utrzymanie pokoju i ochrony praw człowieka. Ja. To jest ta deklaracja? Deklaracja to akt prawny lub zbiór postulatów regulujący jakiś problem społeczny. A prawa człowieka czym w ogóle są? Prawa człowieka. Koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter powszechny, obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi przyrodzony, przysługują każdemu od chwili urodzenia. Prezentujemy teraz spis treści artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wszyscy ludzie są wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Powinni się nawzajem traktować po bratersku. Artykuł 1. Artykuł 2. Każdy człowiek korzysta z praw i wolności. Bez względu na rasę, kolor skóry, język, religię, poglądy polityczne, niezależnie czy jest biedny czy bogaty. Każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Artykuł 3. Nikt nie może być przetrzymywany w niewoli. Artykuł 4. Nikogo nie można torturować, nieludzko traktować i karać. Artykuł 5. Każdy może wszędzie korzystać ze swoich praw. Artykuł 6. Każdy ma prawo do adwokactwa i ochrony prawnej. Artykuł 8. Nikt nie może być aresztowany bez powodu lub wyganiany z kraju. Artykuł 9. Każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu sądowego. Artykuł 10. Nikt nie może być uznany za winnego bez dowodu winny. Artykuł 11. Każdy ma prawo do ochrony jego życia prywatnego, jego rodziny, jego mieszkania i jego korespondencji pocztowej. Artykuł 12. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego poruszania się w granicach swojego kraju, do opuszczania i powrotu do swojego kraju. Artykuł 13. Każdy w razie prześladowania ma prawo ubiegać się i uzyskać azyl w innym kraju, jeśli nie popełnił przestępstwa. Artykuł 14. Każdy ma prawo do posiadania obywatelstwa. Artykuł 15. Każdy ma prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Nie można nikogo zmuszać do małżeństwa. Artykuł 16. Każdy ma prawo do posiadania własności, które nie może być pozbawione. Artykuł 17. Każdy ma prawo do wolności, myśli, sumienia i religii. Artykuł 18. Każdy człowiek ma prawo do wolności, poglądów i swobodnego ich wyrażania. Prawo to obejmuje swobodę poszukiwania i rozpowszechniania informacji. Artykuł 19.
19. Każdy człowiek ma prawo do pokojowego gromadzenia się i zrzeszenia. Artykuł 20. Każdy ma prawo do współdecydowania i udziału w sprawach publicznych. Ma prawo do wyboru i być wybierany w wyborach. Każdy ma prawo do zabezpieczenia społecznego. Artykuł 22. Każdy człowiek ma prawo do pracy i do wyboru zatrudnienia. Artykuł 23. Każdy ma prawo do wypoczynku, czasu wolnego i płatnego urlopu. Artykuł 24. Każdy ma prawo do stosownego poziomu życia i ubrania, jedzenia i opieki medycznej. Artykuł 25. Każdy ma prawo do udziału w życiu kulturalnym. Artykuł 27. Każdy ma prawo do porządku społecznego i międzynarodowego, w którym mogą być realizowane. Artykuł 28. Żadne z postanowień deklaracji nie można rozumieć, że jakaś grupa lub osoba może obalić prawa człowieka. Artykuł 30. Prawa dziecka. Podstawowe prawa człowieka dotyczą każdego, a zatem i dzieci. Każde dziecko jest człowiekiem, a więc posiada takie same prawa jak człowiek dorosły. Start. Nikt mi siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt mi nie zabroni odwiedzać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różni się od innych, to już moja sprawa.